Bo się tak ustawiałem, że sam nie, ale to tamtej powiem. Witam widzów kanału Zielonego. Znowu jesteśmy w kawiarni Aleksandra. Tym razem w troszeczkę innym miejscu. Ze mną są członkowie stowarzyszenia 42100 Zajawka. Ja poproszę was o przedstawienie się, bo nie zdołałem jeszcze zapamiętać was. Kto zacznie? Zacznie. Tak, zacznie. Witam. Nazywam się Olga Skwara, ale wszyscy znajomi mówią do mnie Ola. Olga to takie bardzo oficjalne, tak mówi do mnie, tak mówią tylko do mnie ludzie w pracy albo mąż, kiedy jest na mnie zły. Także Ola, działam w tym stowarzyszeniu od jakiegoś czasu. No i może tyle. Na co dzień pracuję, jestem mamą. Mam 15 lat. Jestem też mamą, tak. Pracuję. No i to tyle. A w stowarzyszeniu działam tak hobbystycznie. W środku siedzi, już wiem, Maciek. Ja też jestem Maciek, więc łatwiej mi było zapamiętać. Nas Maciek, a z psywki Leski. Król. Leski. Taki król. To zapamiętałem też z Facebooka. I? I Karolina. Karolina Zaremska, tak zwana Zaręba albo Hrabina. Znana też właśnie z Facebooka jako Hrabina Karolina. Z Facebooka. Nie słuchajcie, bo spotkaliśmy się pierwszy raz my akurat w ostatnią niedzielę na rynku w czasie waszej imprezy wietrzenia szafy i pokazu mody, gdzie ja akurat miałem okazję pierwszy raz was zobaczyć. I takie pierwsze moje wrażenie było zaskoczenie troszeczkę, bo przedstawieni zostaliście jako 42100 Zajawka i Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych, a tu nagle pokaz mody się w tym wszystkim znalazł. Co robicie? Do czego nas tutaj chcecie w Kłobucku wyciągnąć? Opowiedzcie trochę o sobie. Wyciągnąć w ogóle, przede wszystkim to wyciągnąć ludzi z domu, żeby coś się działo u nas. To chcemy pokazać ludziom, że jak się ludzie skrzykną i to można coś zrobić. Bez pieniędzy, bez jakichś tam większych nakładów finansowych, wystarczą dobre chęci, dobre dusze i działamy. Takie jest podłoże. To od paru lat słyszymy, że w Kłobucku się nic nie dzieje. No to niech się w końcu zacznie coś dziać. Można to osiągnąć własnymi sportów ekstremalnych, dlatego że naszym głównym celem jest to, żeby w Kłobucku powstał skatepark, skate plaza. No, chcielibyśmy oczywiście też, tak jak rozmawiamy ze znajomymi i same mamy takie potrzeby, żeby był tutaj reaktywowany basen, który kiedyś bardzo fajnie prosperował i myślę, że teraz też by się przydał. No, nie każdy wyjeżdża na wakacje albo nie całe wakacje spędza gdzieś na wyjeździe, więc myślę, że byłaby to fantastyczna sprawa. Można byłoby iść z dzieckiem, ze znajomymi, rozłożyć się na basenie w takie gorące dni jak teraz. Super sprawa. No i skatepark też fantastyczny dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych. No właśnie miałem zapytać, czy sami nie chcecie na skateparku zaszaleć? Jak będzie, to oczywiście, że tak. Może tak. Ale to będzie, to będą sobie rolki, deska, rower jakiś? Wszystko na raz. Wszystko na raz. Czy jakoś specjalnie, nie wiem, przynajmniej ja jakoś tam specjalnie na deskach i na rolkach nie jeżdżę. Ale zaczynasz. Ale zaczynam. A no właśnie, no u nas są po prostu różni ludzie są na naszym stowarzyszeniu, więc i kultura, i właśnie takie wydarzenia tutaj widzieliśmy. Wcześniej robiliśmy piknik, to też na którym była rampa i były tam może takie właśnie możliwości, żeby sobie ludzie, bo może dzieci tam, młodzież mogli pojeździć na desce czy na rolkach. No, a więc po prostu różni ludzie, dlatego takie różne działania. Trochę sportu, trochę kultury, trochę jakichś innych opcji.
nie ograniczamy się jakoś, że jak mamy w nazwie ekstremalni, no to w tym momencie tylko załóżmy ten skatepark. Chyba jesteśmy ekstremalni, że się tak wybraliśmy. No właśnie, właśnie miałem powiedzieć, że to takie ekstremalne działanie, bo... ekstremalny charakter. Chcecie to robić zupełnie tak społecznie, zebrać ludzi, którzy coś od siebie dorzucą, każdy jakiś swój kamyczek i coś się zadzieje. Tak. Tak. Bardziej, że mamy bardzo zróżnicowanych ludzi. Mamy i deskorolkowców, mamy i rowerzystów, mamy i ludzi, którzy są w ogóle asportowi. I cała ta mieszanka to daje taki fajny efekt, że każdy dorzuci coś od siebie. Czyli tak, ekstremalni, bo ekstremalny sport, ekstremalni, bo ekstremalne pomysły. I tak zapytam od razu, czy jeszcze coś w tym roku będziemy mieli okazję zobaczyć w jakiejś przestrzeni publicznej z waszej strony? Nie zdradzajmy nic. Nie, no zdradzajmy. Troszeczkę chociaż. To co już mamy... Na pewno 10 października to już może możemy zaprosić koncert. Taki regowy tutaj, jest takie 3 albo 4 gwiazdy reggae przyjeżdżają. Raz Luta, Junior Stress, Chiba i Kuba 1200. Właśnie. W środowisku reggae. Z tym, że to będzie Dom Kultury, czy to będzie na zewnątrz? Całkiem inaczej, jeszcze mamy fajny pomysł, bo chcieliśmy to właśnie zrobić, bo generalnie jest taka opinia w Kłobucku i każdy do mody powie, że Dom Kultury jaki jest, ale tu zabija klimat jakiejś bezy, bo tam są te krzesełka, tam jest zawidno, tam po prostu nie ma się gdzie pobawić. No nie? Tam jest taki klimat trochę taki pompatyczny. Musicie namówić dyrektorkę, żeby zdemontowała te krzesła. W dawniejszych czasach, jak były koncerty w Domu Kultury, to były demontowane, powiedzmy 3-4 pierwsze rzędy i można było poszaleć troszkę. A to wtedy byłoby inaczej. No. Na razie, odkąd ja pamiętam, tam zawsze były te krzesełka. W każdym razie mamy taka sala, jest gdzie SKL Blues ma swoje próby. Przypomnijmy, przy ulicy Wodociągowa, to jest tam za Urzędem Pracy, tak jakby, żeby bardziej obrazowo. I dogadaliśmy się ze SKL Bluesem, oni nie mieli problemu, mam to jakby tego osi, bo to też oni tam dzierżawią jakby tylko kawałek, reszta jest należy do urzędu chyba komunalnego, czy tak. No się uzyskaliśmy zgodę, że możemy tam zrobić tą imprezę. Tam jest super taki nastrój, bo taki właśnie trochę taki undergroundowy, w sensie taki jakby stary magazyn, tam jest taka scena przez właśnie SKL Blues zbita z takich jakby płyt OSB. Takie tam okna jakieś tam zakratowane i na taki koncert reggae idealny nastrój. Żeby tam coś... wentylatory i klimat. Klimat taki zrobiony. Taki trochę tak. Naftowy. Naftowy, taki trochę amerykański, więc myślę, że będzie fajnie. No. Słuchajcie, bo mówicie tak dużo o tych sprawach rampy, skateparku i tak dalej. Co chcecie zrobić w ten sposób? Jaki macie pomysł na tych ludzi młodych, żeby ich wyciągnąć do tego? A my nie musimy ich wyciągać. Nie. Po ostatnim, po pikniku, który zrobiliśmy w czerwcu, było widać, rampa stała 3 tygodnie, przywieziona z Krakowa. Nieduża rampa. Nieduża, bo mała rampa. 3 tygodnie, kto by nie poszedł, codziennie było pełno dzieciaków i pełno, nawet nie dzieciaków, bo i dorosłych, którzy używali tej rampy i do deskorolki, i do rolki. I żeby przyjść i posiedzieć, zobaczyć, jak to wygląda wszystko, cały czas tam ktoś był. No chyba, że nie było pogody. Także zainteresowanie jest, tylko trzeba po prostu trzeba ludziom to udostępnić, żeby oni sami wszyscy do domu wyjdą. Rampa i jasnym jest, że pojawią się chętni do tego, żeby tam... Tak. Jeżeli to będzie fajna skateplaza, to wtedy się tak samo można, jeżeli to będzie fajny obiekt, taki konkurencyjny. W Częstochowie są 2 skateparki, które są, ale nie są aż tak atrakcyjne, bo tam troszkę sobie to rozbili na 2 różne grupy i to już tak podobno im to średnio wyszło. I to wtedy się tak samo będą ludzie przyjeżdżali tu z okolic, będą przyjechali, może mogą do nas Częstochowy przyjeżdżać, może tutaj gdzieś z okolicznych z powiatu ludzie przyjeżdżać sobie na tą deskę, bo to będzie atrakcyjne. To samo będzie przyciągało młodzież do nas tutaj z okolic, nie to, że ktoś będzie wyjeżdżał, żeby sobie załóżmy pojeździć na Śląsk czy jakichś innych fajnych miejsc, żeby pojeździć, tylko oni będą przyjeżdżać do nas, można jakieś zawody nawet wtedy zorganizować u nas, tak. Bo są takie zajazdy objazdowe, no nie? A że w Kłobucku mamy parę osób, które jeżdżą naprawdę super profesjonalnie. No, filmy na YouTubie o tym świadczą. Pozdrawiamy po was opisie. Tak, poziom bardzo wysoki i wspaniały, ale też no, on jeździ na desce, nie wiem, czy na rolkach też, ale... Są też inne osoby, które się jeżdżą na rolkach, ale nie możemy się też ograniczać, bo myślę, że kiedy to by była taka cała skateplaza, gdzie byłyby i rolki, i deska, i rowery, to każdy znalazłby coś dla siebie. No są też chłopaki, którzy fajnie na rowerach jeżdżą. Jest takie świetne miejsce w lesie zrobione, nie wiem, czy jeszcze widzieli. Tak, bo... niesamowicie to chłopaki zrobili. Zresztą niebawem
jeżeli tylko pogoda jeszcze w tym roku pozwoli, zrobimy stamtąd fajny, fajny film i będzie można zobaczyć, jak chłopaki w Kłobucku na rowerach sobie fajnie poczynają. Ale na rowerach, na desce i na przykład ja chodząc jeszcze z moim dzieckiem w wózku na spacery, zauważyłam, że młodzież jeździ w takich miejscach często niebezpiecznych. A to na schodach, a to gdzieś blisko ulicy. I tak jeżdżą, prawda? Bo chcą gdzieś robić jakieś te swoje ewolucje i tak dalej. Więc myślę, że takie miejsce zorganizowane byłoby najlepszym rozwiązaniem. No, mamy dzisiaj inne czasy. Trzeba i tym najmłodszym, i trochę starszym pokazać, że można coś gdzieś zrobić i nie trzeba siedzieć w jakimś miejscu, nie wiem, przed komputerem, czy jeszcze coś innego robić, tylko można coś fajnego. No i to chyba o to chodzi, prawda? Chyba trzeba z powrotem młodzież, a w ogóle i dorosłych, socjalizować ze sobą, bo dzisiaj każdy sobie rzepkę skrobie i ludzie tak coraz mniej odchodzą od takich spotkań. No dzisiaj to już jest fopa, pójście do kogoś i nie zatelefonowanie wcześniej, że przyjdę w odwiedziny, prawda? No, kiedyś było inaczej. Kiedyś było inaczej, szło się po koleżankę, po kolegę, tak jak się stało, oni wychodzili. Teraz każdy jednak jest takim indywidualistą. No i ludzie też mieszkają na osiedlach, a się na przykład nie znają, prawda? Latami. Takie imprezy właśnie typu, więc... jak byłeś nawet na tym pokazie moder, tam coś latałem, tak. Coś tam się załatwiało na tym pokazie mody, tam się między ludźmi się przemieszczałem i właśnie nie byłem świadkiem, tam jakaś pani załóżmy nazwę, to pani Basia, ciągnie panią Marysię, mówi: Marysia, chodź, zobacz, bo tu Irenka siedzi, poznasz ją, dawno żeśmy się nie widziały. No i to właśnie takie spotkania, takie imprezy, to samo socjalizuje ludzi, no nie? Bo oni po prostu przychodzą, poznają się, zobaczą się, od kilku lat się nie widziały, bo nie było wcześniej okazji, spotkają się, umówią się później na kawę, załóżmy na piątek, przydam sobie tutaj na przykład do lokalu, sobie posiedzą, już coś, jakoś ci ludzie to miasto zaczyna odżywać, no nie? To jest bardzo ważne, bo byłem na rynku chyba 3 tygodnie przed tą imprezą waszą. Zrobiłem trochę ujęć. Myślę, że pokażę je też, żeby można było zobaczyć, jak wygląda rynek latem w Kłobucku w sobotę wieczorem. I była taka cisza, taka po prostu pusta przestrzeń, gdzie prawie nic się nie działo. Gdzieś tam jakaś jedna para spacerowała z dzieckiem, na chwilę pojawili się chłopaki z rowerami, trochę zrobili małego pokazu i na tym się wszystko skończyło. I ten rynek po prostu taki był cichy, smutny i bez ludzi po prostu. Także... Właśnie, a kiedyś były takie miejsca, gdzie zawsze można było wyjść i wiedziało się, że się spotka znajomych, prawda? To były takie jakieś tam ławki w parku, jakieś miejsca. I ludzie się tam spotykali. I tam kiedy się nie poszło, to zawsze ktoś był, ludzie się kumulowali. Teraz jest... No nie ma takich miejsc, prawda? Znaczy ja od siebie mogę tylko życzyć wam, żeby wam się udawało jak najwięcej z tego, co sobie zamierzyliście. Takim numerem jeden jest skatepark. Rozmawialiśmy również wcześniej o basenie, który też wygląda jak wygląda i przydałby się, bo nie każdemu się chce iść akurat na Zakrzew, bo jednak jest to kawałek drogi w jedną i w drugą stronę, a nie każdy chce jechać samochodem akurat. Więc oby odżył basen, czyli trzeba go będzie wyremontować. No ja życzę wam, żeby ten skatepark jak najszybciej się pojawił w naszej przestrzeni kłobuckiej. Ja mam nadzieję, że się pojawi. Bardzo byśmy chcieli, bo oprócz tego, że byłoby to takie miejsce rozrywki, to myślę, że też miejsce spotkań wielu osób, a także wiele osób spróbowałoby jeździć na rolkach, desce, gdyby było też takie odpowiednie miejsce. A poza tym ci, co już potrafią, pokazywaliby tym, co nie potrafią, więc myślę, że byłoby to fajne miejsce i odciągłoby też młodzież od jakichś takich głupich rzeczy. No. To taka resocjalizacyjna byłaby też, wydaje mi się, w jakimś tam stopniu sprawa, prawda? Zamiast stać gdzieś pod śmietnikiem i pić piwo, no to każdy mógłby spróbować... Czy napić piwa w tym parku? Nie! Najlepszy sportowcy wie. Może w końcu picie piwa u nas w przestrzeni publicznej stanie się czymś normalnym i nie będzie związane tylko z tą grupą, która wywołuje jakieś niepotrzebne awantury. No tak, ale nie chodziło akurat o młodzież, tak? O taką młodzież, która jeszcze się tym nie powinna zajmować. Czyli może po prostu skupiłaby się na jakichś fajnych rozrywkach. No i tyle, takie, ale... Mamy nawet takie małe wydarzenia, czy małe, no. Takie też samo, skatepark, mi to wszystko tak, się bardziej. Ale też samo takie pokaz mody, można zrobić cykliczną, zarobić, że to planujemy wcześniej, bo to w sumie było zrobione na szybko i to był taki pomysł. I to prawdopodobnie pójdzie w tym kierunku, że zrobimy to cyklicznie.
zrobić terror. Może więcej wyszło? Projektantów, prawda? Może jacyś amatorzy, którzy będą się chcieli pokazać. Również w tym kierunku. Jęku, ja wymyślam za was, nie chcę. Ja wiem, tylko rozmawiam. Wiesz, tylko te pierwsze głody my się cały czas uczymy. Ale my się myślimy, że następna edycja może być jeszcze lepsza, chociaż ta naprawdę zrobiła na nas niesamowite wrażenie. My się tak spotykamy i u nas zawsze na każdym spotkaniu, kiedy ze sobą rozmawiamy, jest burza mózgów. Każdy coś wymyśla od siebie. Tak, co by było fajnego, co można zrobić, kto kogo zna. Mało tego, zgłaszają się też do nas ludzie, którzy do tej pory mieli na przykład znajomości, mieli możliwość załatwienia czegoś, ale nie wiedzieli, gdzie się tym udać. I znają na przykład jakieś osoby fajnie śpiewające, fajnie grające, nie wiem, malujące obrazy, ale no nie potrafili im zaaranżować czegoś. I w momencie, kiedy wyszła nam jedna impreza, taki piknik, teraz zrobiliśmy też, to są takie malutkie rzeczy, ale które gdzieś tam ludzie usłyszeli o tym. I już mamy na przykład właśnie propozycję, żeby słuchaj, ja mam takiego znajomego, on świetnie śpiewa, albo jest już znany, chciałbym zorganizować z nim koncert, wam to fajnie wychodzi. Takie osoby się do nas zgłaszają i właśnie tak działamy. Ludzie dla ludzi w ten sposób. Super. Żeby nie przedłużać, nie zajmować waszego cennego czasu, ja wam już będę powoli dziękował. Życząc, żeby tych ludzi, którzy chcą z wami współpracować, było jak najwięcej, żeby wam się nie przestało chcieć tego robić, bo po prostu to jest najważniejsze, ta chęć bo to jest najważniejsze, że jedno co jest wspaniałe to, że tworzycie jakiś zespół ludzi, który nawzajem się jak widzę wspiera i napędza, bo to jest po prostu coś, co powoduje, że się chce. A jeszcze jak do tego pojawią się ludzie, tak jak tutaj na rynku się to wydarzyło, no to wtedy już jest chyba spełnienie wszystkiego. Ja wam życzę pełnego rynku zawsze i innych miejsc ludzi. To się da załatwić. Człowiek napędza się też sukcesami, tak jest. A jakieś porażki podcinają mu skrzydła i im więcej takich porażek, tym mniej się chce. Dlatego, ale my sobie zawsze stawiamy cel, że nam to wyjdzie mimo pogody, niepogody. I wszystkich przeciwności losu staramy się dążyć do celu. Nawet jak ktoś ma słabszy dzień, to ktoś inny go wspiera. No tak działamy jak zespół, taki team. Porażkami się też nie martwcie, niech one was napędzają, żeby zrobić coś lepiej następnym razem i wtedy porażka będzie sukcesem. Zgadza się. Jeszcze raz dziękuję, 4-2-100 Zajawka, Kłobuck, kawiarnia Aleksandra. Dzisiaj mamy piątek, 26, jak dobrze pamiętam. Nasz profil znajdą na Facebooku. Na Facebooku na pewno. Do zobaczenia, bo ja mam nadzieję, że to nie było jedyny raz i będziemy jeszcze mieli okazję się spotykać, może niekoniecznie w takiej konwencji. Może na jakimś pokazie, na jakimś koncercie. Do zobaczenia, machamy. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Pozdro. Do widzenia. Zakończenie po zakończeniu. Jeszcze mamy jedną rzecz i nie to przepraszamy. Wchodzimy jeszcze raz. No, to co? Czyli początek na koniec. Dobra. Dokładnie. No to zajeba, no pozycjonowałem się psiłkę. Nie, dobra, no chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które nam pomagają, na które możemy liczyć przy organizowaniu tych imprez, wszystkim naszym partnerom, przyjaciołom, którzy bezinteresownie działają, wspierają nas też i swoją pomocą, i rzeczami jakimiś materialnymi, prawda, i pieką ciasta, no. I firmom, które nam udostępniają, a to namiot. Dokładnie. A to jakieś rzeczy, tak, wszystkim partnerom, którzy pojawiają się gdzieś na tych plakatach, bardzo serdecznie im dziękujemy. Liczymy na to, że będą nas jeszcze wspierać, bo bez nich nie dalibyśmy sobie rady. Sami byśmy nie zrobili tego. I zapraszamy wszystkie osoby chętne na nasz profil, żeby może podzieliły się z nami swoimi pomysłami, oczekiwaniami, bo my jesteśmy otwarci i działamy dla ludzi. No, też, no, dziękujemy jeszcze raz, naprawdę, bo bez was nie dałoby tego, nie było. Jesteście super. Szczałeczka. Dziękujemy. To był początek na koniec. Pozdro. Short na koniec. I to nie pozdrowię się grafki w końcu, no trudno. No to, a Grafka został też pozdrowiony. A Grafka? Czy ona? A Grafka, dziewczyna. Marta, Malwina, no, Paweł. Sorry, nie wiedziałem, przepraszam. No. Słuchajcie, mamy jeszcze szansę, bo jeszcze ciągle się nagrywa. No i teraz ja już nie wiem. Mamę chciałem pozdrowić może z tego miejsca. Nie no.
Jest dużo, dużo wspaniałych osób, jest naprawdę bardzo duże wsparcie i to jest bardzo fajne, że osoby naprawdę zajmujące się różnymi rzeczami na co dzień. Osoby, osoby, które na co dzień zajmują się różnymi rzeczami, mają zupełnie inne poglądy i tak dalej, spotykają się i są w stanie współgrać. Jeszcze najfajniej jest, kiedy odbywa się to w takiej miłej atmosferze, bez jakichś spięć, żali, tylko po prostu działamy ze sobą. Tak, działamy ze sobą tak, żeby było dobrze. I tyle. Jest to taka przyjemność. Trzeba się jakoś nie obowiązek, tylko taka przyjemność po pracy, tak? No. Jak ja to mówię zawsze. Zaręba chciała włożyć stówę jeszcze, zapytać. Tylko nie wiem od kogo. Tylko jeszcze nie wie od kogo. To szukamy chętnego na pożyczenie tej stówy. No. Jeśli się zgłosi, to przez Facebooka rozumiem kontakt tutaj na tą stówę. Znaczy to chyba chodzi o to, że po prostu chce mieć tą stówę już na kolejne działania, dokładnie, bo już ma pomysły po prostu. Dokładnie, to jest głowa pełna pomysłów. Sponsorzy. Pani z Mokru chciała powiedzieć. Przepraszam, tak. Poprawię partnerzy. Pani dyrektor z Mokru nam zapomaga i też w sumie udostępnia sprzęt. Tak, ale też chcieliśmy podziękować tym osobom, które jednak nam tam coś użyczają i zezwalają na coś. Nam czas na to, żeby się skończyć. Jeżeli chcecie być wyróżnieni podziękowaniami, to działajcie. Nagram to i pokażę, jak wam tutaj... My już dziękujemy, bo za słodko się zrobiło. Ale to nie, bo musielibyśmy wszystkich naszych sponsorów wymienić z nazwy tej firmy. Ale generalnie zawsze jak jest nasz plakat informujący o jakimś wydarzeniu, to tam są osoby, które nas wspierają, prawda? Albo nam coś przekażą, albo nam coś pożyczą, ale to jest... Tak, ciasto upieką, ale to jest bardzo fajne. To ciasto chyba jest bardzo ważne, bo już któryś raz o tym wspomniałaś. Tak, no bo na pierwszej imprezie mieliśmy ciasto, na drugiej imprezie było ciasto, o którym częstowaliśmy. Ciasto to już po prostu weszło tak w nasze działanie, że częstujemy osoby, tak, mam też herbatkę, kawkę i to jest takie sympatyczne, tak, że można sobie... Koniec. Kończymy? No to był ten początek na koniec i pamiętajcie o tej stówie, ciasto też będzie. Do zobaczenia. Pa, pa, pa. Stop. One, two, three.